Zamiast Sebastian Wiktorzak, już półfinalista młodzieżowych mistrzostw Europy kategorii 69 kg. Gratuluję. No i powiem ci tak, pierwsza walka bardzo trudna. Mogłeś naprawdę, tam mogła iść w obie strony. Tak, tak mi się zdaje, że znaczy bardzo trudna w porównaniu z tą drugą walką. Druga walka wygrana już zdecydowanie wyraźniej i wydaje mi się, że było łatwiej. Teraz pytanie, czy rywal był łatwiejszy, czy po prostu wszedłeś w turniej lepiej? Co do pierwszej walki, to wydaje mi się, że ta walka to była raczej w 100% wygrana, a co do rywala w ćwierćfinale, myślę, że był dużo łatwiejszy od tego w półfinale. Bardziej mi pasował chłopak boksujący z dystansu i no i jakoś wyszło. Czyli mówisz, że spodziewasz się łatwiejszej walki w półfinale niż to w ćwierćfinale? Chodzi mi... Nie. O pierwszego. Tak. Chodzi mi o tam wejście w eliminację. I że Bułgar był moim zdaniem dużo słabszy niż Walijczyk, dużo mocniejszy niż Walijczyk. No, do tego dążyłem w tym pytaniu tak naprawdę, może źle trochę zbudowałem. Wiesz, z kim się bijesz w półfinale? Co wiesz o tym zawodniku? Jakie walki się spodziewasz? Boksuję z Azerbejdżanu, z zawodnikiem, z wicemistrzem świata z 2013 roku. No, wiem, że jest dużo niższy i będzie szukał pół dystansu. Będę musiał trzymać dystans, dużo pracować na nogach i... Czas pokaże. Oni generalnie są niebezpieczni na samym starcie, tak? Oni są silni fizycznie, to ich charakteryzuje i na początku trzeba będzie uważać. No, ale te mistrzostwa pokazały, że my też jesteśmy niebezpieczni. Ja mu nie mówię, że nie. No i zobaczymy, no. Dobra, użyło ci już, że masz ten medal, czy generalnie ten poziom mobilizacji jest cały czas utrzymany? Na pewno presja dużo spadła, bo wiadomo, walka o medal to... stres i w ogóle, a jak coś pójdzie nie tak, a jak już się ma ten medal, to już się, jak to mówi trener, już się idzie do przodu, nie? Już z luzu wszystko idzie. To życzymy ci powodzenia i finału, a potem złota. O, nie dziękuję, żeby nie zapytać.